Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Jak widzicie, ja jeszcze jestem niezebrana, nieogarnięta, ale za chwilę to zrobię. Przyszła do mnie paczka, najpiękniejsza paczka, jaką ja w ogóle w życiu dostałam, więc stwierdziłam, że pierwsze co robię, to pokazuję Wam właśnie ją, bo są to kosmetyki, ale są to kosmetyki, które chciałoby się zjeść. Po prostu idealny tytuł to kosmetyki do zjedzenia. W paczce było 3, a nawet 4 rzeczy. Są to kosmetyki robione ręcznie z firmy Duszka i stwierdziłam, że muszę je Wam pokazać, bo wyglądają przepięknie. Ja nie wiem po prostu jak oni to robią, ale wygląda to obłędnie i powiem Wam, że zaraz zobaczymy jak pachnie. Tutaj macie ich nazwę, ja Wam podlinkuję oczywiście wszystko na dole w opisie i odkręcamy i sprawdzamy jak pachnie pierwszy produkt, a jest to krem do ciała, więc sprawdzamy. Ona jest oczywiście tutaj zamknięta, bo jeszcze nie wąchałam, więc to będzie taki pierwsza reakcja i test na żywo i już wąchamy zaraz. Szczerze? Z miłą chęcią bym tego spróbowała, ale wiem, że nie mogę. Są to chyba kosmetyki do jedzenia. Ale mnie korci, żeby tego spróbować. Naprawdę. Konsystencja jest taka fajna. Zaraz się wysmaruje. Będziemy dzisiaj testować przez cały dzień, jak ten balsam utrzymuje się na naszym ciałku, więc zaraz zobaczymy. Kolejny produkt to żel pod prysznic, który równie wygląda pięknie i wiem, że fajnie będzie pachniał po tym właśnie balsamie i zobaczymy zaraz, czy fajnie się pieni. Pójdę przetestować i mam również dwa mydełka, które wyglądają jak makaroniki. Patrzcie na to. I jeden to na pewno zapach gumy balonowej, a drugi nie wiem. Zaraz je rozpakujemy i pokażę Wam, jak one wyglądają już bez tej folijki. Patrzcie, jakie mam piękne ciasteczko. Czy nie mielibyście ochoty tego ugryźć? No powiedzcie szczerze, ale tak szczerze. Ja po prostu zatopiłabym w tym moje zęby. Więc jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczona, jak te produkty wyglądają w rzeczywistości i jak one pięknie pachną. Powiem Wam, że szok. Tego drugiego mydełka nie będę odpakowywała, może podaruję je komuś. Ktoś na pewno się z tego ucieszy, bo powiem Wam, że wygląda ono przepięknie i naprawdę super pachnie. Widzicie, ja już się ubrałam, pomalowałam, uczesałam włosy, więc jestem już gotowa do funkcjonowania. I powiem Wam, że właśnie zadałam Wam pytanie na Instagramie, w ankiecie. A mianowicie, myślimy z Karolą o założeniu kanału na YouTubie, takiego trochę innego niż ja prowadzę, nie jakieś vlogi, jeszcze Wam nie zdradzę o co chodzi. I zapytałam Was właśnie, czy chcielibyście zobaczyć nasz duet YouTubeowy i jak na razie jest 282 osoby na tak, a 16 osób jest na nie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało do końca dnia, ale zdecydowana większość jest na tak. Dajcie Wy mi znać, czy również chcielibyście zobaczyć takie troszeczkę może śmieszniejsze filmiki, wesołe, rozrywkowe. Piszcie w komentarzach. Wyszłam sobie na balkon usiąść i co się teraz dzieje. Już bym Wam chciała wszystkim powiedzieć, chociaż pewnie większość już się będzie domyślała, ale na razie jeszcze nie chcę. Mam nadzieję, że 2 tygodnie, jeszcze miesiąc i wszystkiego się dowiecie i o wszystkim Wam opowiem, ale dzieje się bardzo dużo, się bardzo, bardzo cieszę. Na razie idzie po naszej myśli. Do łazienki i sprawdzimy, jak pieni się w ogóle ten żel pod prysznic. Na spacerze, ale już wróciliśmy do domu. Wiktoria zasnęła, za chwilę Daniel ją przeniesie z wózka do łóżeczka, a około 13, jak już wstanie, będziemy jechać do koleżanki. Tymczasem ja sobie poglądam YouTube i co? No i czekam, aż Wiktoria wstanie. Hejo, już właśnie jedziemy do koleżanki.
Jesteśmy w aucie, Wika siedzi w foteliku. Tak naprawdę za chwilę będziemy, dosłownie za... Tak, Wiktoria. Dosłownie za 2 minutki, więc stwierdziłam, że jeszcze Wam powiem. Ruszam, więc kończę z Wami rozmawiać. I już idziemy do cioci, prawda? Tapu, tapu. Idziemy. No, już jesteśmy. Hop. Hop, hop, hop i jesteśmy, tak? I dzwonimy. Tak. Dzień dobry, ciocia. Wracamy już z pogaduszek. Właśnie się zatrzymuję na czerwonym świetle, więc stwierdziłam, że tak szybciutko włączę aparat i coś do Was powiem. Coś chciałam powiedzieć i nie wiem co teraz. No tak, jak Wam mówiłam, w każdym razie jedziemy do domu i nie wiem, chyba będziemy się bawić, już nigdzie nie będziemy wychodzić na żaden spacer, chyba że taki króciutki. Ja jadę, bo muszę wyjść z Lilą, więc zajedziemy to na pewno, zostawię Wiki na chwilę z rodzicami i pójdę z Lilą na spacerek. Lila! Już jesteśmy z Lilą na spacerze. Jak widzicie, ona jest w swoim żywiole, nie zwraca na nas uwagi. Lila, pokaż się. I idziemy. Idziemy pospacerować i przyjdę do domu, to będziemy się z Wiktorią trochę bawić. Siatku, pokaż się tutaj wszystkim. Pokaż się. Nie, zmęczona po spacerze, musi się napić. Widzę co, ten vlog będzie mega nieogarnięty, ale znowu gdzieś jedziemy. Tym razem jedziemy pooglądać pralki. Zobaczymy, co fajnego jest. Jakieś tam sprzęty pooglądamy sobie. Musimy się rozeznać, co jest teraz fajnego na rynku. Aczkolwiek pewnie myślicie, pralka fajna, o czym ona mówi. Ale tak, jak się ma dziecko, to pralka jest fajna. Uwierzcie mi, pranie się robi tak często, że pralka to jest przyjaciel domu. Jak widzicie, my już wróciłyśmy do domu z zakupów i powiem Wam tak szczerze, że nie brałam kamery, więc nic nie nagrywałam. Zjadłam kolację, jak już chyba też mogliście zobaczyć, bo coś tam nagrywałam. I tak siadłam, stwierdziłam, że jeszcze chwilę z Wami porozmawiam. Powiem Wam tak szczerze, że wracam do pracy już za miesiąc, a nawet nie cały, więc mój vlogmas, tak wiem, znowu vlogmas. Więc mój vlogmas w tym roku będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż w tamtym. Postaram się nagrywać jak najwięcej, ale wiecie, jednak praca i nie tylko. No będę miała zdecydowanie mniej czasu. Plusem jest to, że będę miała ładniejsze światło niż teraz. Więc będzie mi no lepiej się na pewno nagrywało, bo jednak to światło jest straszne teraz i jeszcze te zielone ściany. No nie bardzo mi się to podoba. Więc tak jak Wam mówiłam, wracam do pracy i chciałam Was zapytać, czy macie jakieś propozycje na tegoroczny vlogmas, żeby może Wam coś pokazywać, może jak coś gotuję, albo no nie wiem. Żeby ten vlogmas nie był taki nudny i żeby jakoś Was zaciekawić. Jeśli macie jakieś propozycje, to możecie do mnie pisać. Ja teraz będę otwierała swój chia z ostatniego Healthy Boxa. Więc zaraz będziemy próbować. Otwieramy. Okej, okay, otwieramy. I będziemy testować. Jedną ręką to tak kiepsko. O, mam. To pachnie ładnie. Jak zielona herbata. To jest baobab. I mi coś to przypomina, ale nie wiem co. Zaraz spróbujemy, czy dobre. Bez cukru. No i tak właśnie smakuje, ale powiem Wam, że spodziewałam się, szczerze mówiąc, czegoś gorszego. Może być. Może być takie bardziej orzeźwiające, wiecie. To nie jest taki mega słodki napój, którym się zakleicie. Tylko właśnie taka herbatka orzeźwiająca, więc bardzo dobre. O, i zobaczcie, 1243 osoby są na tak, a 57 osób jest na nie. Zaraz sprawdzimy, kto tu jest na nie. Więc jak dla mnie te 1200 coś osób to jest naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że poważnie się nad tym zastanowimy. A
teraz już się z Wami żegnam. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!